Na CryptoBros, na kanale, na którym uczymy się, jak być degeneratami krypto. Więc jak myślisz, o kupnie Bitcoina i trzymaniu go przez 100 lat, to nie jest kanał dla Ciebie. My tak inwestujemy, żeby zrobić jak największą kasę i jesteśmy głęboko w altcoinach. Więc niesamowite rzeczy się dzieją na Bitcoinie. Wow, 61400, a dopiero co niedawno przebiliśmy parę godzin temu 60 tysięcy i się wszyscy cieszyli. No to już prawie dochodzimy do 62. I nadal czekamy. Popatrzcie sobie, total 1 to jest cały rynek. Total 2 to jest cały rynek bez Bitcoina, czyli minimalnie w górę. A total 3 to jest bez Bitcoina i Ethereum. Dlatego wasze altcoiny jeszcze cierpią. Ale dlaczego one cierpią? One czekają. Patrzcie, jak blisko jesteśmy przebicia się tego resistance technicznego. Wydaje mi się, że jeżeli ta kropeczka się przebije, to w wielu firmach na świecie włączy się taki zegareczek: kupuj, 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 jest silny trend. Tak było za czasów Bitcoina za 43 i tak może być, jak mówiłem wcześniej, na Ethereum. Jesteśmy bardzo blisko. Bitcoin jest znacznie silniejszy niż Ethereum, więc jak tu widzimy, Ethereum słabiutko w porównaniu do Bitcoina, ale już coś tam się odbija powoli. Ale wydaje mi się, że to będzie wcześniej niż miesiąc. W zeszłym cyklu to był miesiąc, Ethereum czekało aż miesiąc, żeby zrobić na nagłe ruchy po Bitcoinie, a teraz to jest już tylko, no to są już tylko godziny, no parę dni w sumie. Bitcoin zaczął lecieć jakoś parę dni temu, a Ethereum dopiero wczoraj bodajże. Także no patrzymy, jeżeli się ta czterodniowa przebije, to chyba już nie będzie żadnego resistance. Zobaczmy, jak wygląda tygodniowa. No tak, tygodniowa jest na górze. Miesięczna. O, miesięczna jest jeszcze przed. Czyli na Bitcoina i na Ethereum miesięczna, czyli ta najważniejsza, gdzie będziemy mieli, no to już będzie masakra, jak to się przebije. No ale skupmy się na tym, co jest. Na razie czterodniowy. Przebije się czterodniowy, pchniemy się do góry i będziemy wtedy walczyć z miesięcznym. Bo miesięczny i na Bitcoinie, i na Ethereum jeszcze jesteśmy. Oj, Bitcoin się chyba przebija. Dlatego właśnie, jak Bitcoin się przebije miesięczny i w tym samym Ethereum czterodniowy, ło, będzie fajnie. Także przy okazji przypominam, oglądajcie sobie Glassnode na YouTubie, bo tam bardzo fajne rzeczy są odnośnie, co się dzieje na chainie, na blockchainie. Czy ludzie, którzy długo trzymają, kupują, czy sprzedają i tak dalej. Mam o tym filmie, więc sobie zobaczcie wcześniej. Okej, pozdrawiam.